Po dzisiejszym objeździe trzeba troszkę wyczyścić rowerek z tego błotka. Jak go już wyczyszczę, to się zajmę skróceniem przewodu hamulcowego przedniego, bo jest troszkę przydługi. Tylny już mam skrócony ładnie. Ładnie się zawija, ale ten z przodu jest jeszcze paskudny. Także pokażę, jak to robi amator. Dobra, więc zabieram się za skrócenie swojego przewodu hamulcowego przedniego. Co tutaj będziemy potrzebować? Klucze imbusowe. 2,5 mm do otwarcia górnego wlewu. Piąteczka, żeby poluzować sobie zacisk, no bo ja będę go ściągał. I siódemeczka do odpowietrznika. No i oczywiście zestaw. Ja mam taki zestawik z Allegro. No i oczywiście oliwka. Jedną już wykorzystałem, bo skracałem też tylni. No i wiadomo, olejek. Można kupić 100 ml na Allegro. Grosze kosztuje, a się przydaje. Także zabieram się za rozbieranie. Stwierdziłem, że nie będę ryzykował zachlapania tarczy i pomimo, że ściągnąłem zacisk, ściągnąłem do szkoły. Klameczkę sobie ustawiłem już poziomo. Ustawiłem się ze względu na to, żeby po prostu zbiorniczek, który tutaj wkręcimy, żeby był również w pozycji poziomej, żeby można było jak najwięcej sobie tutaj płynu przelać, żeby się nie wylał. Dobra, ja już jestem przygotowany. Pojemnicze mam wkręcone. No jak ja to robię? No robię to drugi raz, także opracowałem sobie jakąś tam własną metodę. Oczywiście wcześniej oglądałem filmiki. Więc tak, ja sobie przygotowałem wcześniej strzykaweczkę. Mam tutaj troszkę płynu już wlanego. Jest blokada. Teraz tak, popuszczę odpowietrznik. Odsączę troszkę płynu. Dlatego jest nie do końca, żeby troszkę się tego płynu zmieściło z przewodu. Następnie to trzeba ściągnąć. O, ciężko to schodzi. O. To trzeba wykręcić. Przewodzik ciachnąć na żądaną długość. I nałożyć oliwkę, skręcić, zalewać na nowo. A to wszystko po kolei jedziemy. Odłożę tę kamerkę, żeby było widać. Mogą wziąć jakiś uchwyt. Dobra, może teraz będzie lepiej widać. Więc tak, płyn już sobie odsączyłem. Teraz puszczę ósemeczką. Odkręcam przewód. Przewód około centymetra, można powiedzieć, że wchodzi do środka. Tak to wygląda z bliska. No teraz próbuję sobie sprawdzić, ile potrzebujemy skrócić przewód, jak on ma iść.
Także na to się nie przygotowałem, także na chwilę zrobimy małą przerwę. Muszę sobie ustalić, jaką długość potrzebuję. Dobra, już wiem mniej więcej, jak chcę, żeby mój przewód szedł. Także będzie to mniej więcej tak wyglądało. Ja to obetnę takimi obcinaczkami do kabli. Także patrzę sobie mniej więcej, jak chcę, żeby on szedł. Plus centymetr, który wchodzi do środka. Lepiej się dwa razy zastanowić, niż raz uciąć za krótko. Dobra. Jak to wygląda? Przewód jest ładnie ucięty. Tutaj trzeba się z tym postarać, żeby ta góra była jak najrówniejsza, ponieważ to dosyć głęboko wchodzi, dosyć około centymetra, ale tutaj ta górna część tego czpienia, ona się opiera o górę przewodu. No to no chcemy, żeby to było po prostu zrobione jak należy, w końcu to jest nasze bezpieczeństwo. Żeby to było jak najbardziej szczelne. Żeby było wszystko ok. Dobra. Tak. Ja to sobie jeszcze lekko nożykiem do tapet. Lekkie nierówności. Ścinam. Uważając przy tym, żeby żadne drobiny mi nie wpadły do przewodu. Chcę przyłożyć do czegoś płaskiego, zobaczyć jak dolega. Moim zdaniem jest ok. Także mogę założyć sobie oliwkę. Znaczy najpierw wcisnąć czpień, co nie jest to aż takie proste, bo on wchodzi lekko z oporem. No, lekko uformować sobie otwór kombinerkami. Przy cięciu wiadomo, troszkę się zdeformował. Teraz dobrze sobie po prostu czymś to przytrzymać, a z drugiej strony popukać, nic się nie stanie. Lekko z wyczuciem, z głową to wbijać, wejdzie. Już prawie wlazło. Mówię młoteczek, ale nie mam takiego malutkiego. Budowlaniec, a nie ma małego młotka. Prawie weszło do końca już. Milimetr. Najbardziej oporne.
że dalej już nie dojdzie. Podgląd. Tak to wygląda. Nagrywam GoPro, także tutaj żadnego zooma nie ma. A tak to wygląda. Teraz bierzemy oliwkę. Oliweczkę nakładamy sobie. Podczas dokręcania oliwka zostanie zmiażdżona, będzie na swoim miejscu, będzie to wyglądało jak tutaj. Także zabieram się za skręcanie tego. Jest ok. Czyste. To jest jeszcze dobry moment, właśnie. To jest dobry moment na ułożenie sobie kabla. Bo oryginalnie tak jak tylny, to był tak jakoś tak poskręcany, że to nijak nie pasowało, żeby to dobrze prowadzić. Także siłą rzeczy, nawet jeżeli długość kabla byłaby odpowiednia, i tak musiał to rozebrać, żeby po prostu ułożyć kabel tak, żeby ładnie się zawijał mi po ramie. Także tutaj akurat przy moim amortyzatorze to jest też jakiś malutki ingusik. Nie, to było 2,5. Tak, to było 2,5. Poluzuję sobie tą przelotkę. Tak. O, cała się odkręciła. Ale ładnie mnie zakręcać. Także będzie ok. Jest luźna. Dobra, mniej więcej tak to idzie. Kluczyk sobie zablokuje kierownicę. Czyli tak. Dobrze dopychamy do końca, żeby dobrze się działo. I wciskamy kabel, lekko dokręcamy palcami sobie, ile damy radę, raczej jak dużo damy radę, i dopychając kabel dokręcamy. Już czuję opór, że oliwka zaczyna się prasować. Jak długo kręcić, jak mocno dokręcić, po prostu tak jak w przypadku tylnego hamulca, zacząłem mniej więcej jak to wyglądało w przednim, bo wcześniej zapomniałem, i wkręcałem mniej więcej do takiego samego momentu. Nie było to dokręcone do samego końca, ale tak, żeby było mocno, szczelnie, żeby gwintu też nie zerwać. Także czuję, idzie to z oporem, no mały klucz, czyli taki w zestawie, a nie przygotowało mi się. Większy z domu. No, mniej więcej jest jak było już. Jeszcze pół obrotu kontrolnego. O, nie będę cudował. To nie ciężarówka. Jak to wyglądało z tyłu? Tył. Przód. Wystarczy. Zawsze można dokręcić.
No i teraz mamy przykręcone już. I trzeba teraz odpowietrzyć. Troszkę zebrało mi się powietrza w strzykawce. Jednak dokręcę na worek, żeby więcej nie szło. No tak, dobrze, tego ściągnąć nie mogę. Dobra. Powietrze trzeba wydostać, żeby go nie było. Strzykawka do góry, belki uciekną. Tu się jakiś pojawił jeszcze. Tak, troszkę bąbelków będzie. Tu jeszcze wycieka płyn. Zadekowano, można trochę przetrzeć. Dlatego się ściąga klocki i nie robi się na tarczy. Zawsze może trochę pociec. A wtedy lepiej, żeby już takich klocków czy tarczy nie używać. Nie warto ryzykować zdrowiem. No i teraz tak. Lekko popuszczam sobie zaworek i powolutku wpuszczam. Powolutku wpuszczam płyn hamulcowy. Bąbelek wleciał, ale zostanie wszystko wypchnięte ku górze. Nie opróżniamy nigdy strzykawki do końca, żeby cały czas pracować przy minimalnej chociaż ilości płynu. Zobaczmy, czy się u góry już pojawił. U góry już się pojawił płyn. Trochę. Już na kontrolnie sobie doleję. Ok, wystarczy. I teraz będę ten płyn przetaczał. Góra, dół, góra, dół. Będę zaciągał, puszczał, zaciągał, puszczał. I tak samo odciągając, nie można dopuścić do tego, żeby płyn na górze się skończył, bo zasane powietrze. Powolutku. Przymknął się zaworek. Powolutku. Zaciągamy. O to chodzi, żeby ilość płynu w strzykawce, ilość płynu w zbiorniczku była na tyle duża, żeby przeciągając płyn w jedną bądź w drugą stronę, było tego płynu na tyle dużo, aby zdążył przelecieć przez cały układ, a nie zdążył się opróżnić zbiorniczek bądź strzykawka. Dzięki temu odpowietrzymy sobie ładnie hamulec, nie będzie problemu z pęcherzykami powietrza. No i już mamy. Żadnych bąbelków z góry nie zaciągnęłem. Można jeszcze nawet dolać trochę, dla pewności. Można jeszcze przeciągnąć powietrza, znaczy miejsca w strzykawce jeszcze na sporo. Przeciągam.
już naciągnąłem całą strzykawkę. Zbiorniczka jest minimum. Powietrze się nie dostało. I teraz w drugą stronę. Tylko teraz trzeba kontrolować, żeby po prostu się zbiorniczek nie przelał, żeby sobie wszystkiego nie zapaskudzić. Zbiorniczek się napełnia. O, jakiś bąbelek się pojawił. Czyli gdzieś coś musiało być. Strzykawkę zawsze trzymamy w ten sposób, żeby bąbelki, które się pojawią ewentualnie w strzykawce, były u góry, żeby ich nie wepchnąć z powrotem. Czyli jeszcze trzeba by nie troszeczkę popracować. Popompować troszkę. Kolejny bąbelek się pojawił. Może niektórzy zalecają, żeby nawet lekko popukać przewód. Bąbelki dziś mogą się osadzić. Zaciągamy z powrotem do strzykawki, pilnując przy tym stanu zbiorniczka. Lepiej do tego tematu podejść sobie na spokojnie, robić to powoli. Niech to zejdzie nam 10-15 minut dłużej, ale będziemy pewni, że zahamujemy wtedy, kiedy będzie to potrzebne. No i drugą stronę. Żadne pęcherzyki już nie pojawiły, także zakręcam zaworek. Kluczyk gdzieś go położę. Teraz można już włączyć strzykawkę. Troszkę popompować można sobie. Klamką. Przy okazji będzie widać, czy coś jest nie tak, czy wszystko jest w porządku. Zresztą tutaj tarcia będzie wszystko odtłuścić. Dobra. Nadmiar, lekki nadmiar oleju sobie odciągnę. Olej płynu. Teraz w zestawie powinna być taki patyczek, którym zatykamy sobie dziurkę. Odkręcamy, może troszeczkę wylecieć.
Co? Jest szczubeczkiem. O, odkładamy. Bierzemy naszą śrubeczkę. Zakładamy. I skręcamy. Trzeba pilnować, żeby nie zgubić o-ringu. Może wylecieć. Teraz można użyć jakiegoś odpuszczacza. Ja używam odpuszczacza do tarcz hamulcowych, samochodowych. Na lekko sobie spsikać. Wszystko elegancko wytrzeć. Warto to zrobić z dwóch powodów, że przynajmniej jeżeli to dobrze otuścimy, nie będzie nic tłuste, a jeżeli coś się tłustego pojawi, to wiemy, że coś nie wyszło. Tutaj tak samo z klockiem, czy z klockiem z zaciskiem. Wszystko ładnie. I składamy. Nic trudnego do zrobienia samemu. Dobra, jest wszystko założone. Ostatnia rzecz, jaka nam została do zrobienia, to jest po prostu ustawienie zacisku. Ja to robię chyba, no to jest też nowe wszystko, także tu jest sprawa też ułatwiona. Ja to robię po prostu tak, że lekko przycisk, znaczy tak. Zacisk musi być delikatnie poluzowany. Nie za mocno, tak żeby miał minimalny luz. Leciutko dociskam go palcami, drugą ręką. Naciskam na hamulec. I po prostu w ten sposób, jak się zacisk ułoży względem zaciśniętej klamki, przytrzymuję tą pozycję palcem. Sprawdzam, jak się kręci koło. Jeżeli jest ok, zaciskam klamkę i dokręcam. Także jak to robię? Może to będzie lepiej widać. O, za wiele to nie będzie widać. O, tak to wygląda u mnie, tak jak mówiłem. Lekko dociskam. Naciskam klamkę, puszczam. Zacisk i tak po prostu on się układa mi pod palcem. No i teraz trzymając zacisk puszczam klamkę, obracam lekko kołem, jest ok. Jeszcze dla pewności sobie